Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 14 odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War HD. Ogólnie moi drodzy, tak, nie będę się tutaj jakoś, prawda, zbytnio pieścił, wyjaśnianie wam. W tym momencie brama się zamyka, pod nami są kolce, a my jak najszybciej ten oto kamień musimy przedostać na drugą stronę. Matko, lecimy. Dawaj Kratos, jeszcze. Nie, naprawdę coś tak odbiło. Dobra. Jest, pięknie. Wow, dobra, w końcu, ja pierdzielę. W końcu, bo miałem jeszcze dwie próby. Ojejku. Udało się. O matko. Ale był to hardcore, nie powiem, że nie. Dobra, dawaj mi ten naszyjnik, ja pierdzielę. Nie, moi drodzy, powiem wam, że trochę prób tu miałem. Naszyjnik Afrodyty, super. Dobra. W ogóle śmiesznie, bo tych kolców spokojnie się da ominąć, patrzcie. Bo one są tak, wiecie, skitrane, że jakbyśmy się zwęzili w jakąś kuleczkę małą czy coś, to Kratos by to spokojnie ominął. No ale cóż. It is what it is. Dobra, moi kochani, możemy zeskoczyć na dół w tym momencie. Mamy naszyjnik Afrodyty. Tak jak mówię, miałem jeszcze dwa podejścia wcześniej. Tylko ich nie nagrałem, bo stwierdziłem, że to jest no, bez sensu po prostu. Znaczy inaczej, nagrałem je, ale usunąłem. Bo, no, tak jak mówię, no miałem jeszcze dwie próby, także wyszło mi ostatecznie za trzecim podejściem. A tymczasem, moi drodzy, ruszajmy już, włóżmy ten drugi naszyjnik. No i wyruszymy sobie w dalszą drogę. Tylko... Wait. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? My musimy chyba teraz udać się tutaj, prawda? Dobrze mówię, czy niedobrze mówię? No tędy, dokładnie, dobra. Czy nie? Kurde, powiem wam szczerze, trochę się pogubiłem. No dobra. Wydaje mi się, że musimy iść tutaj. Tak mi coś się świta. No bo tam jakbyśmy zeszli w dół, to byśmy nie doszli tam, gdzie ja myślę. To nie jest ta droga. Dobra. Wydaje mi się raczej, że właśnie... Musimy się udać tędy. Zaraz zobaczymy, czy się mylę, czy nie. Dobra. Dawaj Kratosik, jeszcze. W ogóle powiem wam szczerze, że strasznie długa wyszła ta seria. W takim sensie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że my na jakimś 14 odcinku skończymy grę. A no, okazuje się, że absolutnie nie. Kurde. I naprawdę jeszcze dużo, muszę przyznać, nam zostało do końca gry. Kurde, także jestem mega zdziwiony, że... Dobra, dobrze, poszedłem. Także muszę przyznać, że jestem mega zdziwiony, że tak wolno to idzie. Nie wiem, czy ja źle gram, czy co. Ale mówię, no, myślałem, że przejdziemy tą grę naprawdę o wiele, wiele szybciej. A to wcale tak nie jest. Dobra. No i teraz, moi drodzy, cały bajer polega na tym, że proszę bardzo. Nie tylko, że musieliśmy sobie otworzyć przejście, to jeszcze te platformy się ruszają, po prostu cudownie. Pięknie. Jakiś sekrecik może? Mamy skrzyneczkę białą jedynie tutaj, dobra. Nie spieszmy się, spokojnie. Tutaj trzeba to rozegrać na spokojnie. Bez nerwów. Ło, dobra, jesteśmy dalej. Okej. Powiem wam, robi się naprawdę coraz trudniej. The path before Kratos was clear, but still the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside.
Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now, the death of Ares. He would murder the god of war. Ares. You will die for what you did that night. Okej, no moi drodzy, wszystkiego dowiedzieliście się z cutsceny, trzeba przyznać, że strasznie przykro się na to patrzy, kiedy no już jakby zna się całą dosłownie fabułę całej serii God of War. Podejrzewam, że nie wiem, czy wy znacie, czy nie znacie, tak czy siak, no mówię, dosyć przykro się patrzyło na tą cutscenkę, co Kratos wyczyniał w imię Aresa. No cóż. Nie wiem, no możemy powiedzieć, każdy popełnia błędy, chociaż takie błędy, no to cholera jasna. No nie wiem. Nie wiem, czy takie coś można usprawiedliwiać. Chyba nie. Kurde, skontrowałem, a... Co jest? Skontrowałem, a mi nie zadzie... Wow, wow, jak to? Dobra. Ciep. Dobra. Ładnie minotaur odleciał. Tylko zaraz chyba jego kolega mnie zaczepi dokładnie. A nie trafiłeś, nie trafiłeś. Kurde, cieciu. Co z tym minotaurem się stało? On wyleciał? Chyba wyleciał. Okej. A ten już umarł. No spoko. Okej, stąd przyszliśmy. Dobra. To ruszamy dalej. Coś jest może? Nie, niekoniecznie. Okej. Dum, 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 dum. To rozwalimy, nie rozwalimy. Dobra, tu musimy przeskoczyć w takim razie. Okej. Nie ruszajmy dalej. I mówię, moi drodzy, jeszcze naprawdę bardzo dużo rozgrywki nam zostało do końca gry. I muszę przyznać, że jestem mega zdziwiony, że... Aż tyle. Nie! Matko bosko, częstochowsko, no serio? Nie wierzę w to. Ja pierniczę. Naprawdę spadłem. Już dobra, całe szczęście nie zginąłem. To się szanuje. Ojejku, ale fail. Nie! Po prostu moje mistrzostwo parkouru 1000 na 10, a ja się później dziwię, czemu jest tak seria przedłużona. Że ona nie jest przedłużona. Żeby było jasne. Gra po prostu naprawdę tyle trwa. Kurczę, ja pamiętam, że jak God of War 1 byłem w stanie przejść, bo ja wiem, no 7 godzin, 8. A teraz coś mi to nie idzie. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, no nie wnikajmy, mamy się dobrze bawić, a nie, prawda, speedrunować. Nie o to chodzi. Okej. Kratos, nie, obniż się na tej lince najbardziej jak możesz. Jeszcze, dobra. Kurczę, jak ja żebym tam nie doskoczył, to ja nie wiem, dobra. Rozbujamy się jeszcze bardziej. Pięknie. Dobra, teraz już doskoczymy na stówę. No patrzcie, na tą ściankę doskoczę. Boy, boy, boy. Widzieliście? Jaki skill? Wcześniej poprzedzony porażką, ale cicho. Dobra, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Pamiętajcie. Dobra. Także lecimy do góry. Ale długa winda, trzeba jakąś pioseneczkę zaśpiewać. We're getting air up money. A dobra, to nie, to w GTA 4. To w Debala, to w Gajtony śpiewamy. Nie w tej grze. Dobra. Chociaż pustynia i w ogóle trochę pasuje. Arab money. Dobra. Tu nic nie ma chyba, prawda? Prawda. Dobra. W takim razie kontynuujmy naszą podróż. Żeby ubić Aresa za te wszystkie jego złe rzeczy, które nam zrobił. Bo zrobił dużo, wierzcie mi. Jak się dowiecie... no bo możecie nie wiedzieć oczywiście, ale jak się dowiecie, kto... Grobowiec architekta, o cholera, to my już tu jesteśmy, dobra. Ojejku. Jak ja uwielbiam czasówki, nie? Ten przycisk, moi drodzy, na razie ignorujemy. On jest nam zupełnie niepotrzebny. Teraz tak, czy tu jest jakaś piła? Horror alkoholiczce? Bo nie ma, dobra. Okej. Teraz ostrożniusio, ostrożniusio.
pięknie. Nie spieszmy się, na spokojnie to rozegrajmy. Okej. Dobra, niech sobie teraz idealnie, pięknie, Kratosik, pięknie. Tak jak mówię, na razie tamten przycisk, moi drodzy, totalnie ignorujemy, bo musimy ogarnąć aż 3 przyciski, zanim wejdziemy do grobowca architekta. Także no, trochę nam to potrwa, trochę nam to zajmie, ale spokojnie. Ale powiem wam, że wydawało mi się, że w sumie ta seria będzie jakaś bardzo przedłużona, ale nie zostało nam już tak dużo do końca gry, jak sobie teraz przypominam. Tak naprawdę. Bo zostało, znaczy, no dobra, nie będę mówić na głos, co nam zostało, ale... Ale pamiętam, że nie zostało już aż tak dużo. To mi się jakoś wydaje, że to się przedłuża. Myślę, że idzie w normalnym tempie. Okej, tutaj podłoga ma dziurę, jest rozwalona. I możemy zobaczyć jakieś małe pomieszczenie. Widzimy jakieś małe pomieszczenie tam na dole. Cóż to za pomieszczenie, a liści może być? Zobaczymy później. Na razie ruszajmy tutaj. Jest to jedyne przejście, przez które możemy przejść właściwie. Dawaj, Kratos! Pięknie! Nauczyłem się chyba w końcu spamić trigger. Oj, no, tylko nie ty, pajacu. Chociaż dobra, i tak wolę ciebie w sumie od tego twojego skaczącego kolegi Anubisa. Okej, te skrzynki ze zdrowiem na razie nie bierzmy, bo tutaj troszeczkę walki, moi kochani, będzie. Gdzie miałem? Kurde, nie pamiętam, gdzie miałem duszę Hadesa u góry, dobra. Na razie nie będę ich używać, ale warto mieć je wyposażone. Okej, ciep. Okej, ładna kontra. Chwyćmy go. Z buta wjeżdżam, a właściwie on nam wjeżdża z buta. Umieraj, gościu. Dobra. Jak mamy ostrze chaosu na 5 poziomie, to ci kolesie stają się naprawdę prości. Ale rozklepany. O kurde. Chciałem kontrę zrobić. No o kurde, on mnie sam skontrował, skubany, widzieliście? Co za chłop. Dobre, to było dobre, nie powiem, że nie. Okej, moi drodzy. Jesteśmy gdzieś dalej. Nie, czy tu będzie cyklop, o którym ja myślę? Tak. Kratos, proszę cię, rób te uniki lepiej, gościu. Nie, tylko nie wy! L2. W trybie natychmiastowym po prostu. Dobra. Rozklepać te psy! Dobra. Pięknie, dobra. Quick time event wszedł. Pieski, umierajcie po prostu. Szybciej. Kratos, zabijaj je szybko, może chwytem. Kurde. Pięknie. To są w ogóle jakieś jeszcze lepsze chyba te psy. Nie, na pieski chyba wolne ataki się nie sprawdzą. Ciep, pięknie. Ajaj. Nie wyszła mi kontra niestety. Kurde, ale się tak skupiam na walce w tej grze, że normalnie strach się odezwać, że wiecie, że spierniczę coś, jak się odezwę. No i ile was jeszcze? Kurde. Musimy uważać, żeby żaden się w Cerbera nie zamienił, bo będzie problem. A właśnie, moi drodzy, swoją drogą, grałem sobie wczoraj z chłopakami w Titan Questa, tak, bo przechodzimy sobie Titan Questa, bo ja kiedyś kupiłem generalnie Titan Questa, ale teraz jest za darmo, więc chłopaki sobie wzięli i sobie przechodzimy w trójkę. I muszę przyznać, że gra jest świetna, to po pierwsze. A po drugie, można się tam naprawdę bardzo dużo nauczyć z mitologii greckiej. No kurde, muszę przyznać, że mam teraz takie, wiecie, mega doświadczenie, jeśli chodzi o mitologię grecką. Bo gramy w God of War'a, a ja jeszcze właśnie prywatnie sobie z chłopakami gram w Titan Questa. Więc trzeba przyznać, że no naprawdę ogrom doświadczenia z mitologią grecką mam ostatnio, ale spoko, mi się to podoba. I dowiedziałem się właśnie, taka ciekawostka, że Cerber miał brata Ortusa chyba się, czy Otrus? Ortus. I to był pies dwugłowy z kolei. Także warto wiedzieć, fajna ciekawostka. A tymczasem, moi drodzy, użyjmy sobie tego, bo ja wiem, dźwigu. Nie wiem w sumie, jak to nazwać. Dobra. Okej, niech cię się ustawi tak. Kratosik, nie w tę mańkę. O dobrze, teraz jest, okej. I podchodzimy, używamy wajch, ale patrzcie, Grecy mieli naprawdę zaawansowaną technologię, cholera, w tamtym czasie, no. Dobra. I teraz tak. Czekajcie. Bo my musimy tam na pewno zejść, wydaje mi się. Tylko tak się zastanawiam, czy mi ten kamień... Dobra, zostawmy go może na razie. Czy ja słyszę walkę? Kto chce się bić? Who wanna fight? No halo, a, cyklop, dobra. Obrywaj, gościu. O, piękny unik. O, Kratos. Dobrze.
Uniki, uniki! O kurde, drugi! A dobra, skupmy się na tym pierwszym. Oj, oj, oj. Okej, właśnie po to się chciałem na tym pierwszym skupić, żeby go teraz szybko chwycić. Wykończyć. Jak ja lamię na tej serii, to po prostu to niepojęte jest. Jak ja lamię, masakra. No ej, teraz ej, to było oszukane w tym momencie. Wcisnąłem w odpowiednią porę. Ja... No nie, teraz... Jestem beznadziejny. Dobra. To jest naprawdę śmiechowe, bo moi kochani, no kurczę. Ej, tu jest tak cholernie mało czasu na reakcję, co jest? Mi się jakiś refleks pogorszył. Jeszcze raz. Dobra, poszło, jejku, wybaczcie mi. Masakra jakaś. Nie wiem czemu ja tak lamię, naprawdę. I kolejny cyklop. No wy cholernicy jedni grubi. Kratos może byś obił uniki, jak cię o to proszę. Pięknie. O to mi dokładnie chodziło. Dobra. Uwaga! Jenek, oni mają chore te kombosy. Wiecie co, może spróbujmy z armią Hadesa. Pięknie, patrzcie, tamten padł. Jenek, ta magia jest cudowna, no patrzcie jak to klepie, no. Masakra. Mówię, armia Hadesa naprawdę najpotężniejszy czar w grze. Dobra. Dum, du, du, dum. Dobrze, i teraz tak, moi drodzy. Jak pamiętacie, mówiłem o tym, że musimy sobie otworzyć przejście trzema przyciskami, prawda? I w tym momencie musimy, moi drodzy, zabrać sobie ten posąg i ten posąg musimy zrzucić na dół. Ten posąg musimy zrzucić na dół, a moi drodzy, ten kamień, który mamy w dźwigu, jego z kolei użyjemy sobie na tym przycisku, który jest tutaj za mną. Także za chwileczkę to się tego podejmiemy, tylko ja sobie właśnie tamten posąg przesunę. Widzicie? Na ten guzik będę musiał ustawić właśnie kamień, a posąg damy sobie, moi drodzy, do tego pomieszczenia. Tylko teraz... Nie wiem, czy ja mogę teraz to wepchać, czy tam się coś nie zbaguje. No nie powinno chyba. Pięknie, prawie idealnie na przycisk, żebym zalutował. Super. No i dobra, i w tym momencie otwiera nam się 1/3 bramy, jak widzicie. Ale no, pozostały jeszcze 2/3, jak się domyślacie. Także ruszajmy w tym momencie, moi drodzy, na górę po raz kolejny i będziemy musieli znowu się pobawić w operatora dźwigu. Bardzo mnie irytuje, że jest taka cisza w grze, bo słuchacie tylko mnie i efektów dźwiękowych. I to nie jest dobre. O, magia, bierzemy. Bierzemy od razu. Czekajcie, armia Hadesa 10 tysięcy kul potrzebowała, prawda? Ja mam 777, dobra. Także jeszcze trochę. Dawaj, Kratos, do góry. Ej, co to taka cisza jest? Bez muzyki? No God of War bez muzyki. A, moi drodzy, jeszcze propos Titan Questa, bo ktoś... Znaczy ogólnie pamiętam, że jak nagrywałem Grim Dawn, to było już jakiś czas temu, ale pamiętam, że jak nagrywałem Grim Dawn, to bardzo dużo ludzi właśnie... znaczy bardzo dużo, no trochę osób pisało, żebym nagrał też Titan Questa, bo jest to gra od tych samych twórców. No i muszę przyznać, że właśnie teraz sobie gram prywatnie w Titan Questa i od razu wam powiem, że nagramy Let's Playa z Titan Questa. Ta gra jest tak kurde dobra, także Titan Questa na pewno nagramy. A mam nadzieję, że nie jesteście na mnie, nie wiem, no, oburzeni czy coś, że ja sobie sam prywatnie zacząłem grać w Titan Questa z chłopakami. Ale muszę przyznać, wiecie co, brakowało mi jakiegoś RPGa w koop... Kurde jego w dupę karmazyna mać, ile razy ja już w tej serii zginąłem? Szlak mnie zaraz trafi. Gdzie mnie w ogóle wczyta? Dobra, na szczęście tutaj. No, także moi drodzy, muszę przyznać, że strasznie brakowało mi RPGa w kooperacji. I chłopakom w sumie też brakowało, bo gadaliśmy o tym dosyć dużo. Nie! Szlak mnie zaraz trafi tu. Kratos! Znaczy ja wiem, że to moja wina. Ja pierdzielę, jak ja ginę, jak debil po prostu. Dobra. Jeszcze to jest głupie, że Kratos ma tak dobry ten skok, że ja mogę wyskoczyć poza ten kamień, nie? Dobra. Ostrożnie. Nie wiem, czy widzicie, ale te piły się szybciej poruszają z czasem. Dobra, moi drodzy, pamiętacie, jak mówiłem o tym przycisku? To właśnie teraz musimy go wcisnąć i to będzie czasówka, więc... O matko, dobra. No i właśnie, tu nam się otwiera i lecimy. Nie no, to jest jakiś żart pieprzony. To jest jakiś pieprzony żart. No nie wierzę po prostu, co tu się teraz stało. Ja pierdzielę.
Co za porażka ze mnie na tej serii. No masakra, już zginęłem 10 razy chyba jak mniej więcej. Jejku. Co za przegryw. Po prostu nie wierzę w to naprawdę. Dobra, przepraszam was za to, nie wiem co mi się dzieje. Ech, blied. Strasznie miniecie na tym let's playu, strasznie. Dobra. Teraz. Wow, dobra, jesteśmy. Za pierwszym razem, znaczy no, za pierwszym. Powiedzmy, że za pierwszym. No i moi drodzy, jak widzicie, wszyscy tu są zarżnięci, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ale zanim tam podejdziemy, to najpierw ogarnimy sobie tutaj te rzeczy. Tu w ogóle możemy chyba wszystko czytać, wydaje mi się. Znaczy nie tyle czytać, ale... Okej. Tu mamy takie pomysły, pułapek, które są w świątyni Pandory. Aha, i pod każdym designem, nazwijmy to, jest napisane Patos Verdes III, no także podpis tego architekta. Tu jest chyba to samo tak naprawdę. Tu po prostu możemy pooglądać sobie właśnie design tych pułapek. Bardzo fajna rzecz. Dobra, moi drodzy. Zobaczmy, co jest tutaj, to jest chyba ważniejsze. Notatka mówi: próbowali mnie powstrzymać. Znaczy, próbowała mnie powstrzymać. Mówiła, że... Powiedziała, że bogowie byli głupcami. Że ja byłem głupcem. Mogła mieć rację, ale przyszli po mnie. Wierzyli we mnie. Ona... Trzeba ją powstrzymać, okej? Ale teraz ich już nie ma. Mojej całej rodziny. Nie mogę tak dłużej. No okej, czy jak widzicie, Patos Verdes III popełnił samobójstwo. Po prostu. Dobra. I teraz bardzo sympatycznie wyrywamy czaszkę jego żony. Czemu nie? Dawaj, Kratos razem z kręgosłupem! Dobra. Ciep, mamy to. No i musimy ją włożyć tutaj. Cóż za genialna architektura, prawda? Cudowne. Ciep. Dobra. No i okej, moi drodzy, ruszajmy dalej. Mamy jakieś fajne przejście sympatyczne. Dobra. I gdzie my w ogóle w zasadzie jesteśmy? Bo tak... my już tu jesteśmy. Okej, kolejny challenge nas za chwilę czeka. Ja pierniczę. Nie, nie, Kratos! Jejku. Gdzie ja jestem? Nie wiem, nawet nie wiem, gdzie mnie wywiało. Ja myślałem, że tam jest sekret. Chciałem tam wskoczyć. Ja pierdzie... Ej, gdzie ja jestem? Gdzie mnie wywiało? Aha, dobra, tam. Nie, czyli tam chyba sekretu nie ma, dobra. Nieważne. Jejku. Ale nie, to jest masakra, co ja robię w dzisiejszym odcinku, naprawdę. Dobra. Ruszamy dalej, moi kochani, bo jeszcze trochę czasu mamy. Także nie będę jeszcze zapisywać. Zobaczmy, co nas tu czeka. Ja niestety wiem, co nas tu czeka i zaraz mi trafi szlak pewnie, ale to tam... Tak, takie tam pierdoły. Nie przejmujcie się. Naprawdę, moi drodzy, powiem wam tak. Od faktycznie tych wyższych poziomów Świątyni Pandory poziom gry strasznie rośnie. I tutaj zgony już są taką normą, można powiedzieć, nie? O ile na początku fakt, no było mi głupio, że zginąłem od tego Minotaura, wtedy jak tam spadłem z tych dachów Aten, to mimo wszystko teraz nie będzie mi wcale głupio, jak umrę. Bo teraz to będzie naprawdę wyzwanie ogromne. Okej, mam jeszcze wczytywanie. Jak jest wczytywanie na konsoli, to wiedz, że coś się dzieje. Dobra. I tam, moi drodzy, czeka na nas puszka Pandory. Tak, tu już jest puszka Pandory, moi kochani. Także... no zostało nam dosłownie ostatnie przejście od tej puszki, no. Ale za to jakie przejście. Oj, za to jakie przejście. Zaraz zobaczycie. Jak widzicie, mamy tu takie kule, znaczy kule, takie walce, które gniotą. I uwaga, tararam, mamy tu walkę z harpiami. No po prostu geniusz to wymyślił, nie? Geniusz po prostu nad geniusze. Cały czas nawalajmy uniki. Okej. Nie, wow. Ostrożnie. Dobra, może wejdźmy tutaj. A nie, nie możemy tu wejść, bo tu ogień, ja pierdzielę. Czekajcie, zajmijmy się łucznikami. Jany, ale lagi, co to było? Nie, 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 Kratos! Pierdzielę. Prawie się dałem cholera zgnieść. Dobra. I mówię, nie możemy tu też, moi drodzy, długo stać w tym jednym miejscu. Nie możemy się tak wycwaniaczyć. Twórcy się na to przygotowali. Z tego względu, że... O, właśnie, tu już miotacz ognia. Ja pierdzielę. To jest przesada i tu też są miotacze ognia. Kratos, spadaj stąd. Dobra. Najgorzej, że ci łucznicy cholerni się respawnują. Skubani, nie! Wow.
Pięknie. Nie, nie, nie. Kurde, co tu się dzieje? Palcie się, wszyscy. Teoretycznie, wiecie co? Użyjmy armii Hadesa. Ona będzie tu bardzo przydatna. Dobra. Ej, Kratos! Dobra. Ledwo, ledwo. Okej. Okay. Gdzie wy jeszcze? Panowie, no. Nie, 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 Kratos! Kratos, nie! Jedy, jakie lagi, co się dzieje? Nie wyrabiam psychicznie już po prostu. Aaa, Kratos! Kratos, nie, błagam, nie! Wow, 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 wow. Dobra, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, luzik! Luzik jest, o kurde, ja pierdzielę, nie, nie, zaraz mi tu psycha siądzie po prostu. Dawaj, Kratos, jeszcze, uwaga, bombardowanie! Ja pierdzielę. Ja się czuję jak normalnie na jakiejś drugiej wojnie światowej, jak nie trzeciej. Masakra. Jeszcze. A, nie chcę już zużywać magii. Bo ta armia Hadesu raz się przydała, ale już może więcej, może już wystarczy. Ja pierdzielę, czemu tak zacina grę? Cholera jasna, przecież PS3 powinny wyrabiać w 60 klatkach. A tu czasami spada do 5. Co się dzieje? Ile tych harpi jeszcze? To nie jest przesada? Halo, może już, co? Ja pierdzielę. Nie wyrobię tu zaraz po prostu, nie wyrobię, no nie wyrobię, cholera. Jest już tu już? Nie, jeszcze. Kurde. Zobaczcie, jeśli może walka nie jest jakaś zbytnio zróżnicowana. To już? Nie, dupa tam. Dawaj, Kratos. Czyżby? Jeszcze lata tam coś widziałem. Chyba, że jeszcze... A może jesteś hucznicy jeszcze na nas czek... Nie, udało się. Dobra, pięknie. O matko, mamy to. Mamy to, moi kochani. Dobra, ja pierniczę. Masakra jakaś, masakra. Co to było? Co tu mamy? Okej, mamy tutaj obrazek człowieka walczącego z samym Zeusem. Jest to obrazek z przyszłości. No tu taki... Dobra, nie będę nic mówić. Tak czy siak... O, powiem wam tak, zapamiętajcie ten obrazek. O, to będzie lepsze powiedzenie. Dobra. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Otwierać drzwi, z buta wjeżdżam. Dobra. Okej, moi drodzy, zanim to jeszcze otworzymy, możemy tu sobie chyba pod... Nie, nie. Możemy podejść, czy nie możemy? O, jest. Statuły trzech bogów, trzech braci, Lorda Hadesa, Lorda Zeusa i Lorda Posejdona. Bo oni oczywiście byli braćmi. Dobra, Kratos, otwieraj tę cholerną puszkę. Dam, dam, dam. Proszę bardzo, jest i puszka Pandory. Tak, tak się prezentuje. Wiem, że może niezbyt pięknie, jak na dzisiejsze czasy, ale... Ale jest. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Okej, moi drodzy, no i tak czy siak, mamy już puszeczkę. Także super. Tak naprawdę wykonaliśmy nasze zadanie, można powiedzieć. Zjeżdżamy windą, jest epicko, nie ma co. Dum, 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 dum. No i cóż, moi kochani, pozostaje, no co, otworzyć puszkę i zabić Aresa, proste, nie? Naprawdę łatwo poszło. Znaczy, no, może z tymi piłami niekoniecznie, ale... ale łatwo poszło, spoko. Easy quest, taki od Ateny, nie? Dobra, to co? Bierzemy puszeczkę i taszczymy ją do Aten na plecach! Pewnie ciężka jak cholera, ale dobra. Spokojnie, przetaszczymy, nie takie rzeczy się na magazynie nosiło. A tymczasem lećmy właśnie. O, coś się dzieje. Musisz bring Pandora's box back to Athens, Kratos. You cannot defeat Ares without it. No tak, że musisz donieść puszkę Pandory do Aten i że nie możesz pokonać Aresa bez niej, bez jej mocy. Dobra. Niesiemy! Nie będę jej kopać, bo to będzie takie zbezczeszczenie. Tak mi się wydaje, wiecie o co chodzi. Dobra. O, dawaj Kratos jeszcze! Dawaj, dawaj, dawaj! Paleciak by się przydał. Czajcie paleciakiem puszkę Pandory przenieść, to by było dobre. Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens,
Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death, the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below, the currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? Aż mi szkoda tego kapitana statku. You again? Chudrząc buta wjeżdżam. Ojejku, ale misklik. No dobra, nie, po prostu co ja robię w tym odcinku, to nie mam pytań. I mamy ścieżkę Hadesa, moi drodzy. Właściwie Hadesu, bo... no... tak jak wiecie z cutscenki, moi kochani, znaleźliśmy się w... I pydy, naprawdę? No nie wierzę, naprawdę nie mam magii tutaj? Dobra, trudno. Okej, zapiszmy sobie. No, także moi drodzy, no znaleźliśmy się właśnie w Hadesie. Lipa, prawda? Bo tak naprawdę nie żyjemy, moi drodzy, w tym momencie. I będziemy musieli wydostać się z powrotem do świata żywych, bo jest to możliwe. Ale... i powiem wam tak, moi drodzy, etap w Hadesie jest najtrudniejszym z całej gry. To, żeby było jasne. I będziemy tu dużo ginąć, ostrzegam, ale to dopiero w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. I powiem wam, że zostało nam bardzo niewiele już do końca gry. Może dwa odcinki, coś takiego. Także, no cóż, moi kochani, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War HD. Na razie!